Pani doktor, pytanie brzmi: zaskoczenie, czy można się tego było spodziewać? No cóż, ja powiem, można było się tego spodziewać oczywiście. Mamy fragmenty zachowane muru, który jest najprawdopodobniej tym naszym kościołem datowanym w źródłach na lata 20-30 XIII wieku. Udało nam się dodatkowo odkryć fantastyczną rzecz, taką służkę pięknie zdobioną, która dodatkowo to potwierdza. Na samym końcu służki, na samym dnie jest glina, na której spoczywały płytki posadzkowe. Tego jeszcze nie mamy. Myślę, że za chwileczkę też pokażę nam się ten element architektoniczny. Z patrzenia laika wygląda na to, że to jest bardzo dobrze zachowane, jeśli chodzi o służkę, na tak niskiej głębokości. Tak, no akurat ten element zachował się bardzo dobrze. Ja podejrzewam, że nie niszczono specjalnie elementów, które przykrywano. Może zdawano sobie sprawę z tego, że one też są śladem dziedzictwa i może ktoś kiedyś będzie je odkrywał, a ten element będzie świadczył tylko na korzyść samej katedry i podkreślał jej świetność również w wiekach dawnych. Słowo służka w architekturze, na co powinno nam zwracać uwagę, bo to nie jest żywotne, a nie żywotne, prawda? Służka może nam się zupełnie z kim innym kojarzyć. Tak, to jest taki element architektoniczny, który znajduje się na samym dole przy filarach. Zwieńczenie oczywiście znajduje się na górze, natomiast one są tym ostatnim elementem. Pięknie zdobione, czytelne są w kościołach właśnie datowanych na ten okres. Ja myślę, że nie będzie to jeden tylko taki element. My jesteśmy na początku drogi, dopiero zaczynamy. Zeszliśmy do niewielkiego poziomu, a już możemy się pochwalić takimi rewelacjami. Tam obok tej służki jest jeszcze taki otwór, dziura. Co to może oznaczać? No to jest taka niespodzianka dla nas, która pojawiła się wczoraj. Po prostu część nawarstwienia nam się zapadło i próbowaliśmy sprawdzić, co może znajdować się pod spodem. Jest tam drewno i wolna przestrzeń. Czy to jest krypta, czy to jest pochówek, czy też inna niespodzianka, to ja myślę, że w ciągu kilku dni się dowiemy. Z kolei nieco dalej, po drugiej stronie też mamy fragment tego, no właśnie, muru, sklepienia, podłogi, która jest nieco inna od tych warstw, które zostały odkryte. Tak, no tutaj będziemy na pewno prosić architektów o pomoc, o wsparcie, z tego względu, że Kościół zaczyna pokazywać swoje różne fazy przebudowy i widzimy to zarówno przy nawie południowej, jak i też nawie północnej i właśnie powoli odkrywamy też taki element architektoniczny, który dopiero nam się pokazał. Jest on nieco większy od tego dotychczasowego, którego mamy i być może jest to też fragment właśnie przebudowy kościoła, może krypta. No zobaczymy, musimy zejść nieco głębiej, odkryć kolejne warstwy cegieł, które nam pokażą no, te fazy przebudowy. I na koniec pytanie, coraz bliżej tego tunelu, który kiedyś pani nam pokazywała i o którym pani myśli, żeby tam się dostać? Tak, coraz bliżej. Ja myślę, że na przestrzeni kilku dni powinniśmy mieć rezultaty. Panowie tutaj pracują systematycznie, usuwając płytki posadzkowe, a pojawiają nam się te elementy architektoniczne i różne konfiguracje właśnie zaraz pod płytkami posadzkowymi. Także tutaj nie trzeba właściwie takiego dużego kopania na dużej głębokości. Tutaj wszystko pokazuje nam się pod płytkami, bardzo często przykryte warstwą gruzu, ale widoczne, ponieważ no, te elementy są ważne dla tego kościoła i wydaje mi się, że były ważne również dla ludzi, którzy te płyty tutaj kładli. Podobnie jak płyty nagrobne, które są. Będziemy starali się sprawdzić, czy pod nimi rzeczywiście znajdują się pochówki osób, do których należą te płyty, czy zostały one tu zdeponowane w okresie późniejszym i co kryją płyty poodwracane, bo ich tutaj mamy najwięcej.